Tunel w Strzelejówku został zniszczony przez pojazd ciężarowy, który zahaczył o belkę rozpierającą. W związku z tym jest on aktualnie zamknięty. Jak wygląda dokładnie ta sytuacja i kiedy wróci ruch? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czyszczem Znosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji i niespodziewanie się tutaj pojawiam ponownie w tunelu w Strzelejówku, który jeszcze na koniec 2023 roku został oddany do użytku, a teraz został zamknięty, ponieważ pojazd ponadgabarytowy wjechał właśnie w niego, no i ładunek zahaczył o belkę na górze rozpierającą. Natomiast o szczegółach dokładnie jakby na sytuacja, kiedy się zakończą te utrudnienia i co tu będzie aktualnie realizowane w najbliższym czasie, opowie Remigiusz Górniak, wiceburmistrz Strzelejówka, którego akurat spotkałem właśnie w samym owym tunelu. Więc zapraszam Was na zapis tego krótkiego wywiadu. Parę słów, co tu się właściwie wydarzyło? No wiecie, co się wydarzyło. Sytuacja zupełnie niestandardowa, nieprzewidywalna. Tir z naczepą wiozący duży ładunek, konkretnie maszynę do zwijania kabli, która została załadowana w Chinach i jechała sobie do portu w Gdańsku. No skończyła swój żywot niestety w Strzelejówku, w naszym pięknym nowym tunelu. Niestety uszkodzone została, i to bardzo poważnie, konstrukcja płyty rozporowej, betonowej, która jest na wlocie naszego tunelu od strony ulicy Dworcowej. Wstępna analiza już wykazała, że musimy zamknąć ruch, dlatego że stwarza nawet wizualnie zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Natomiast mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich. Właśnie sprzed chwili udało nam się w trybie takim mega ekspresowym dogadać z MZDW, z PKP, jak również z firmą Intop, żeby tą szkodę naprawić w trybie ekspresowym, w taki sposób, żeby nawet w przyszłym tygodniu, poniedziałek lub wtorek, puścić już ruch. Właśnie coś, co powinno nam zająć kilka miesięcy w normalnym układzie, ze wszystkimi uzgodnieniami i z umowami, nam zajmie praktycznie tydzień. Także wielkie podziękowania dla naszych partnerów, dla kolejarzy, dla spółki PKP PLK, dla MZDW za to, że wykazali otwartość, wyrozumiałość i wielkie podziękowania dla firmy Intop, że ten temat nam szybko ogarnia. A wiadomo, kiedy już powstanie docelowa belka w takim razie? Docelowa belka powstanie w momencie, gdy otworzymy do użytku drugi tunel i wtedy już uzyskamy zgodę na zamknięcie tymczasowo tego tunelu na powiedzmy 2 tygodnie do miesiąca i zostanie już wtedy wykonana taka docelowa konstrukcja, odtworzona właściwie ta pierwotna. A winy tutaj nie działają chwilowo, kiedy włączą się ponownie? Windy nie działają, natomiast one nie działają dlatego, że się zepsuły. Natomiast mamy tutaj pewne jeszcze kwestie formalne do wyprostowania z PKP i z MZDW. Chodzi o formalne przekazanie tych wind miastu do eksploatacji, tak żebyśmy jako miasto mogli być stroną tutaj z umowy z serwisantami. W tej chwili już są ostatnie uzgodnienia, także myślę, że tam w przeciągu tygodnia, półtora powinniśmy wysłać zlecenie do naprawy tej windy. Przy drugim tunelu dobrze prace trwają? Nie ma jakichś opóźnień? Nie ma opóźnień, wszystko idzie, że tak powiem, piorunem. Tam jest trochę sytuacja bardziej skomplikowana, bo są gorsze warunki gruntowe, ale myślę, że nie ma żadnych niespodzianek i firma bardzo sprawnie działa. Zresztą pozytywne jest to, że wykorzystujemy doświadczenia z pierwszego tunelu. Nie popełniamy już wspólnie tych samych błędów i dzięki temu zyskujemy na czasie. Kiedy się skończy jeden tor? Ostatnie pytanie. Jeden tor się skończy 19 maja, dlatego że taki jest ustalony cykl, harmonogram z PL-ką i to jest cykl, którego się nie da zmienić, więc choćby się waliło i paliło, 19 maja musi to być zakończone. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o jedno tor. Jeżeli ktoś z Was nie jest w temacie, o co chodzi, czemu aktualnie pociągi do Strzelejówka jeżdżą po jednym torze, no to tak, tutaj tak jak widzieliście teraz tę ulicę, tędy jeździ linia autobusowa zastępcza za SKM-kę, czyli ZS2, jeździ rzadko tam w godzinach szczytu, nawet co pół godziny, poza szczytem w godzinę, ale to jeździ dużo dłużej faktycznie niż pociągi, więc no nie najlepiej to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, no to jest to faktycznie, że teraz pociągi wszystkie jeżdżą do Strzelejówka z Warszawy po jednym torze, niezależnie czy to jest PKP Intercity, czy to jest oczywiście kolej mazowieckie, SKM-ki teraz przez to nie jeżdżą, dlatego że powstaje drugi tunel w Strzelejówku i tam po prostu tak samo jak tutaj
W ramach konkretnych prac muszą powstać tymczasowe obiekty wiaduktowe, po których będą jeździć pociągi, następnie pod nimi powstanie tunel i później będzie musiał być ponownie zamknięty jednotor, żeby po prostu odbudować nowe torowisko w docelowym przebiegu. Więc faktycznie ten ruch aktualnie pociągowy tutaj jest dosyć mocno utrudniony, ale i tak ta sytuacja jest dużo lepsza niż jeżeli chodzi o ruch samochodowy, bo przez to, że teraz ten tunel został zamknięty w tym miejscu, zrobiły się dosyć duże utrudnienie i korki. Tutaj przy okazji macie ujęcie na tą windę, bo dwie windy teraz nie działają. Natomiast tak, aktualnie w Sulejówku nie ma żadnego przejazdu kolejowego dla samochodów. Dla pieszych jest przejście tutaj, bo można przejść się dla pieszych do schodów i do windy niedziałającej przy ulicy Dworcowej, więc tutaj sytuacja jeszcze jest w miarę opanowana, jeżeli chodzi o pieszych, tylko łącznie oczywiście po stronie wschodniej. Jest też przejście oczywiście podziemne na przystanku kolejowym Sulejówek i przejście podziemne na stacji kolejowej Sulejówek Miłosna. Natomiast stary przejazd kolejowy właśnie przy Sulejówku Miłosnej jest aktualnie zamknięty, gdyż tam powstaje nowy tunel. Jest następny przejazd w kierunku wschodnim przy Józefinie, więc to jest najbliższy, a drugą stronę w kierunku Warszawy dopiero przy stacji, przy przystanku kolejowym Warszawa Wesoła. Więc w dużym skrócie dosyć duże objazdy trzeba robić i siłą rzeczy w Wesołej się dobią teraz w korki, w Józefinie pewnie też się dobią korki, więc no kiepsko jest. Tak, miejmy nadzieję, że faktycznie uda się w przyszłym tygodniu już udostępnić ten tunel, bo nie bez powodu najpierw powstał jeden tunel w Sulejówku, a później dopiero drugi, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że obydwa przejazdy nie są dostępne i nie da się przejechać. Teraz tak niestety to wygląda. Z kolei tutaj możecie zacząć zupełnie inną ulicę w ramach takiego trochę odskoczni. Ulica Oleandrów uzyskuje aktualnie swój tutaj zabytkowy i historyczny bruk. Jest tutaj właśnie on układany. Wiemy, że taki bruk jest długo układany z już dwóch serii na moim kanale, czyli przy to ulica Ordona, czy to przebudowa Placu Trzech Krzyży. Bruk jest dosyć długo układany, zwłaszcza jeżeli pada deszcz, tak jak nagrywanie tego filmu. No ale tutaj, jeżeli ktoś z Was już przyjedzie faktycznie zobaczyć niedziałający tunel, bądź zobaczyć już faktycznie działający, tylko z tymczasową belką, to w tym miejscu będzie mógł sobie przyjechać i zobaczyć jeszcze przy okazji taki historyczny bruk. Natomiast z dobrych informacji mam i to, że faktycznie jest planowane coś, aby sytuacja się nie powtórzyła. Konkretnie mają być zainstalowane po jednej i z drugiej strony, przynajmniej tam takie są wstępnie koncepcje, żeby zamontować właśnie przed jazdem i drugim wjazdem belki takie wysokościowe, jak na przykład są przed niektórymi parkingami podziemnymi, żeby po prostu była mierzona wysokość pojazdów, jeżeli pojazd jest za wysoki, to po prostu zahaczy o tą belkę, a nie zahaczy o sam tunel. Więc miejmy nadzieję, że faktycznie niedługo się zakończą te utrudnienia, a docelowa belka powstanie, jak już faktycznie powstanie drugi tunel i będzie można wtedy zamknąć pierwszy tunel na około miesiąc. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek i do zobaczenia już w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awiznosza i kolejny film z tego tunelu najprawdopodobniej pojawi się w przyszłym tygodniu, kiedy ruch będzie już oddany do użytku, żebyśmy sobie zobaczyli, jak wygląda tymczasowa belka zamontowana w tym miejscu i jakby ktoś z Was nie wiedział, czemu te belki są tak niezbędne w tym miejscu. Jeżeli tych belek by nie było, po prostu ściany by się zapadły, znaczy inaczej, to jest dosyć duża siła, jeżeli chodzi o ziemię z zewnątrz, po prostu te ściany tutaj utrzymują tunel, muszą mieć odpowiednią wyporność, ta wyporność jest utrzymywana przez te belki i w ten sposób cała konstrukcja się nie zawala do środka, inaczej po prostu nawet te budynki w okolicy mogłyby się zapaść, dlatego ta sytuacja jest tak niebezpieczna i też po prostu tego ruch w tym miejscu został całkowicie wstrzymany, aby nie podawać jakichś większych drgań, albo też po prostu, żeby się nie zawaliła ta belka i inne elementy, na przykład ścian, kiedy by poszło to w efekcie domina. Oczywiście mówię najgorsze efekty i aspekty, jakie mogłyby się wydarzyć, ale zawsze trzeba dmuchać na zimno, żeby faktycznie było jak najbezpieczniej to wszystko zachowane. Więc co ja mogę powiedzieć? Nie spodziewałem się, że się pojawię jeszcze przy tym tunelu, inaczej niż przy podsumowaniu, ale no cóż, miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie przy drugim tunelu. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!